Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. 12 odcinek naszej przygody z UFC 3 oraz z naszym, no już kilka razy pokonanym niestety, Tony Montano. Jesteśmy obecnie na 7 miejscu, no ale jak wiadomo, po kolejnych 3 walkach będziemy mieć szansę na 3. walkę z Fabricio Werdumem. Tak więc jak na razie 2 porażki z obecnym mistrzem wagi ciężkiej. Mam nadzieję, że to się zmieni, no nie w tym odcinku, ponieważ no jak widzicie tutaj dopiero 4. walka to będzie walka z Werdumem, a więc na pewno tego dzisiaj nie zrobimy, ale będą inne walki. I już zaraz przekonamy się, kto będzie pierwszym przeciwnikiem, a więc Velasquez może być pierwszym z nich, albo Mark Hunt. Jak ja mu chcę dojebać. Nawet nie wiecie jak bardzo. Dobra, bierzemy tego Hunta, nie? Bierzemy Hunta i trzeba w końcu mu sklepać tą mordę. A więc tak, myślę, że w tym odcinku sobie wrócimy do tego, co się działo w pierwszych odcinkach, czyli będziecie ze mną przez cały okres tego odcinka. No i myślę, że pasowałoby w końcu zmienić ten klub, ale jeszcze nie mam wystarczającej ilości pieniędzy, żeby sobie kupić te najlepsze kluby jiu-jitsu zapasów, czy nawet kickboksera. Dlatego zostaniemy w tym klubie za dyszkę. W sumie za 6 dyszek, bo 6 tygodni. No 100 tysięcy mamy i myślę, że też pobawimy się tutaj w troszeczkę w ten szum medialny, żeby był. Jeszcze zobaczmy kontrakt, jakie tutaj są cele. Tak więc musimy mieć wysoki szum dla 2 walk, 1 200 000 fanów, no i pokonać mistrza na sam koniec tego kontraktu na 4. walkę. No i tak, pierwszy trening to od razu tutaj będzie promocja i będzie wywiad w radiu, a więc wywiad już zrobiony. No i co, przejdziemy do treningu, nie? Będziemy tutaj ostro trenować, myślę grappling najwięcej. Czyli co nam tutaj jeszcze brakuje? Celność, odporność, siła, szczęka, trening z linami. Dobra, można to zrobić w sumie za 2 razy. O, proszę bardzo. I już drobna kontuzja, siła minus 6. Dobra, trenujmy to jeszcze. I ostatni raz. Dobra, jeszcze 10 punktów mamy, czyli i tu mamy po 100, no ale trzeba na coś wydać te punkty. No i dobra, mamy 74% formy, a więc myślę, że to będzie dobry czas na to, żeby sobie odpalić sparring. Brawlerzy zazwyczaj odpuszczają środki rund, żeby zregenerować kondycję. To dobry moment na atak, spec od knockoutów. No już się przekonaliśmy o tym dwukrotnie, kiedy znokautował nas Mark Hunt. Dobra, troszkę się tutaj pobijemy, ależ pięknie. O! Dobra, troszeczkę w parterze, ale dobrze broni, patrzcie, świetnie broni. No i wyszedł z tego. O, teraz jeszcze nas zamroczył. O kurde, pięknie sobie teraz radzi. Ale zaraz odpowiemy. Superman Punch, ale nie za bardzo tak to miało wyglądać. Ale prawie weszło, jeszcze raz spróbujemy to samo. No niestety, nie tym razem, ale myślę, że sparring udany. Nie da się uderzyć sierpowym, pamiętaj o niskich unikach i kontrowaniu podbródkowymi. I już w tym momencie mamy świetną formę. No i w razie czego będzie można wziąć kąpiel lodową, żeby troszeczkę nam forma tutaj spadła. No ale teraz zajmiemy się też otwarciem siłowni UFC. Poproszono Cię o poprowadzenie wielkiego otwarcia nowej siłowni. No to jest w sumie spoko. Dawaj, bierzemy to. Wielkie otwarcie, gość Tony Montano, darmowe zajęcia, występy DJ-a oraz nagrody. Będę tam, żeby spotkać się ze wszystkimi i zwerbować jakieś nowe talenty. No i dobra, no i poszło. Fanów troszkę, w sumie nawet sporo zebraliśmy tych fanów. Co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Post w mediach społecznościowych. No i spoko.
Nie wierzę, że Mark Hunt trenuje ciężej niż ja. Ta walka będzie moja. No, musi być. Musimy to zrobić. Dobra, trzeci tydzień poświęcimy dalej na trening. Ekspercki sparring otwarty, czyli tutaj jeszcze odporność i szczęka. Siła nóg. Wydolność. Obalanie, obrona przed obalaniem, pozycja dolna. Dobra, to sobie potrenujemy. Aż do momentu, w którym ta pozycja dolna i obrona będzie na poziomie 100, ale tego nie zrobimy na pewno w tym tygodniu. Dobra, trzeci tydzień mamy zaliczony. Czyli jesteśmy już po połowie obozu treningowego. Co tutaj w promocji tym razem? Telekonferencja prasowa. Też szum medialny nam wzrośnie. Forma już 97%. No i co? 40 punktów. No to znów przejdziemy do treningu. I myślę, że dalej ta obrona oraz pozycja dolna. Tutaj też będę trenował pod tą walkę oczywiście z obecnym mistrzem. Tak, żeby nie dać się już zaskoczyć i nie dać sobie wykręcić tej łapy. Trzeba będzie z nim wygrać na bank. Dobra, wydaje mi się, że tej promocji chyba już wystarczy. Chyba będzie wysoki szum medialny. Tak więc resztę jednak wolę tutaj poświęcić na trening. Dobra, i już ta obrona przed obaleniem będzie na poziomie 100. Jeszcze ta pozycja dolna mnie bardzo interesuje. Dobra, już będzie 99. I będzie po tym treningu na 100. Tak jest, dobra. Grappling jeszcze nie wskoczył na poziom 96, ale już jest i tak na pewno lepiej. Dobra, został nam jeden tydzień. Jest wysoka forma, a więc masaże w sumie nie. Streamowanie gry, rehabilitacja, gala UFC. O, to na pewno będzie dużo szumu za to. 70 też punktów to kosztuje. Gwiazda wieczoru, waga ciężka, Tony Montano. Idę dziś na gala UFC, szansa na podejrzenie konkurencji. Czyli to już mamy zrobione. No i jeszcze 30 punktów, no to ostatni trening. Myślę, że tutaj ćwiczenia starczą. A jeszcze na koniec niestety blok minus 4, czyli minus 6 siły, minus 4 bloku. Z takimi niestety nadwyrężeniami będziemy walczyć po raz trzeci z Huntem. I tyle punktów na to wydałem, a i tak szum medialny niski. No cóż, żadnych nowych atutów ani ataków nie mamy. Tak więc przejdźmy od razu do walki. No i zaczniemy z zielonymi spodenkami. I'm Megan Olivi and this is your UFC Minute. We've seen some of the top fighters in the world go from relatively unknown to some of the biggest names in the sport. There's a big difference between being a successful fighter in the UFC and being a star. But this fighter has clearly found the formula to be both. As several impressive wins in the octagon have seen him make his way up the heavyweight ladder and capture the imagination of fans eager to see him perform on the sport's biggest stage. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. All right, coming up next, it's a UFC heavyweight showdown. Trochę takie spóźnione wiadomości w tym UFC Minute, ale nieważne. Mark Hunt, silny, doskonała odporność i 28 wygranych walk w karierze. 51 lat, dwukrotnie starszy od Tonego, ta sama waga, no i zdecydowanie niższy. No dobra. Już dwukrotnie leżałem z nim na deskach, a więc do trzech razy sztuka. Raczej tego nie powtórzę. No, początek rundy zdecydowanie do mnie należy. Bardzo dobrze. Ale nie wszystko w głowę. Kilka ciosów w tułów. Dobra, już jest zamroczony, już padł. Czy będziemy kończyć walkę? Nie chyba. Jeszcze jest w stanie się bronić, a jednak nie. Proszę bardzo. Minuta. Niecała 59 sekund wystarczyło do zwycięstwa pierwszego w
tym odcinku. Knockout w pierwszej rundzie, w pierwszej minucie tej walki. No zobaczmy jeszcze raz. Tak, ten lewy sierpowy zadecydował. No i pięknie. Jedno ogłuszenie, jeden knockdown wystarczyło, kontrola przez 8 sekund nawet była, 17 ciosów, 15 znaczących. Dobra, dostaliśmy jeszcze tutaj premię za ten występ. Szkoda, że nie było wysokiego szumu przy tej walce. Już 910 tysięcy fanów i 127 zarobionych baksów. No i informacja tutaj jeszcze, tweet oczywiście, Darcy Raymond gratuluje dobrej roboty, a dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, czyli z Huntem już mamy wyrównane rachunki, chociaż no dwa razy przegraliśmy i raz wygraliśmy, tak więc pasowałoby jeszcze z dwie walki z nim sobie ogarnąć, ale dobra, zobaczmy, kto będzie naszym następnym przeciwnikiem, czyli tutaj mieliśmy piąte oraz szóste miejsce, sami byliśmy na siódmym, a teraz jesteśmy już na piątym. No i mamy okazję z Overeemem, no już mamy wyrównane rachunki, a z Miocicem tutaj chyba jeszcze nie walczyłem. A więc spróbujmy się z tym pierwszym miejscem. Nawet Miocic ma słabsze atrybuty od Overeema. Dobra, bierzemy tego Amerykanina. No i dobra, czyli tam 6 tygodni chyba, nie? Obóz, dobra, jednak ten obóz trzeba będzie już zmienić. No dalej nie ma pieniędzy, tutaj trzeba aż tygodniowy koszt, nie no, 15 tysięcy, a nie wiemy ile. Aha, tutaj należy mój rywal, tak więc na pewno do Brazylii MMA nie wejdziemy, a tutaj 480 tysięcy za najlepszy klub zapaśnicki. No niestety nie mamy, tutaj też ten najlepszy klub kickboxerów nie jest w naszym zasięgu, tak więc myślę, że pójdziemy tutaj w te zapasy. Zapasy 4 tygodnie mamy tylko. No i będziemy oczywiście dużo trenować te zapasy, grappling. No dobra, zaczynamy. Czyli tak się starałem promować poprzednią walkę. Mieliśmy 6 tygodni, tutaj tylko 4, a więc wszystko raczej pójdzie w trening. No i teraz tak, ofensywa przy poddaniach. No też w sumie jest ważna. Ale obrona przed poddaniem, no jak widzicie, 100 na 100. To obalanie jeszcze można podtrenować. Ale tak to większość już tutaj mamy na stówki. Celność praca nóg, kondycja, wydolność. Ta odporność oraz wola walki. No dobra, tak zaczniemy trening. Treningiem odpornościowym, ale to jest tylko plus 0,1. Więc nie za dobry ten trening. Proszę bardzo, nadwyrężenie, minus 3 siły i minus 6 aż szczęki. Dobra, tak wyglądał pierwszy tydzień. A więc no szkoda tej kontuzji, ale w promocji mamy telekonferencję prasową oraz wywiad dla Krajowej Telewizji Sportowej. No i te dwie rzeczy raczej trzeba zrobić, bo będą kary. Proszę bardzo, mamy też wywiady, przewidzie wynik walki, otwarcie siłowni. No ale dobra, najpierw weźmiemy sobie telekonferencję prasową i zaraz przejdziemy do wywiadu dla telewizji sportowej. No i trzeci tydzień już przed nami, no jednak trzeba tu pracować nad formą i nad treningiem. Pozycja górna oraz ofensywa przy poddaniach. No dawaj, pójdziemy w to. Sporo punktów. Do przodu jest grappling już na poziomie 96. Minus 4 bloku jeszcze. A więc polećmy z tym treningiem już tutaj do końca. No i jest troszeczkę tych kontuzji, a więc teraz spróbujmy im zapobiec. Czyli to też tutaj w promocji będzie. Masaże. Otrzymane obrażenia ciała zwiększają ryzyko zakończenia się Twojej walki przez ciosy w tułów i kopnięcia w nogi. Zregeneruj wytrzymałość dzięki masażowi albo rehabilitacja. Właśnie.
rehabilitacji sobie weźmiemy, dzięki której pozbędę się drobnych urazów i kontuzji z treningu. I też to kosztowało 25 tysięcy. No i tak, zostało już tylko nadwyrężenie minus 3 siły. Tak więc jeszcze trening. No i niech będzie zmiana poziomów, czyli obalania oraz jeszcze dodatkowo ruch głową. No i to wszystko. To wszystko, a więc niewiele czasu, tylko 4 tygodnie. I przejdziemy już od razu do walki. I wysoki szum medialny. 89% formy. Można było troszeczkę lepiej z tego zrobić, ale jest wysoki szum. I też o to chodzi. Dobra, zmienimy sobie spodenki. Sobie powalczymy w białych, uniwersalnych. All right, coming up next, it's a UFC heavyweight showdown. No i mamy już gotowego Miocicia, celne uderzenia, doświadczenie w zapasach i 7 wygranych walk z rzędu. Też już wiekowy, też 40 ponad lat. Mniejszy, lżejszy, ale długie ręce ma. Dobra, zaczynamy. Ależ pięknie, już zamroczony. Ależ zbiera. Proszę Państwa. Cóż za rozpoczęcie walki. O cholera. No, teraz zaczął już dobrze Miocić odpowiadać oraz dobrze się bronić. No pięknie. Co to było? Dobra, niestety obalenie, ale jest obrona obalenia, bardzo dobrze. Wstajemy czy do klinczu, tak jest. Od razu wychodzimy. No ładnie, ładnie ucieka przed moimi ciosami i trzeba uważać na kondycję. Dobra, trzeba zmienić troszkę taktykę, bo dobrze sobie radzi z blokowaniem tych moich ciosów. Troszkę prostych. Te proste tak są przeze mnie pomijane w tych walkach, ale... Nie mogę o nich zapominać. Tak jest, dobre dwa ciosy, ale też dwa ciosy na naszą szczękę! Oj, wstawaj, Tony! No ładnie to teraz zrobił. O kurde! Znów drugi knockdown. Kurde, no dobrze Miocić wygląda. Chociaż początek tej walki zdecydowanie dla Tonego. Oj, cholera. Bardzo ładnie tymi prostymi nas też kończy. No, jeszcze ma obalenie. Dobra, chyba pierwsza runda dla Miocicia. Ale jeszcze mamy 50 sekund. Dobra, jest zamroczony Miocić. Znowu, niestety, znowu bardzo dobrze trafił Miocić w momencie, w którym ja wykonałem cios. No i pierwsza runda zdecydowanie przegrana przez Tonego. No jednak trzeba uważać, podatność, unikaj silnych ataków. Dobra, spoko, damy radę. Okej, a więc kondycyjnie no wyglądamy dużo, dużo gorzej niż Miocić. Caught him with a punch. Miocic's uppercut is blocked. Looked like for a minute he had a window. No, tutaj już czuję respekt
przed Miociciem. A szkoda, że to nie weszło. Akurat by się pięknie nadział. No i Tony już naprawdę resztkiem sił wstał z desek. Dobra, i teraz moje ciosy muszą wszystkie wchodzić, bo kondycji już bardzo mało. Dobrze. Dobra, zamroczony. Teraz jeszcze jakbyśmy to poprawili. No niestety nie udało się. Dobra, znów zamroczony. Dobra, kondycji naprawdę bardzo mało. Na gdzieś dwa mocne ciosy. Aj. No i takim samym sposobem jak Mark Hunt w poprzedniej walce, nie w tej, której wygraliśmy, tylko poprzedniej, którą przegraliśmy, zakończył Miocic, czyli w momencie, w którym ja wyprowadzałem mocny cios, on wykonał to jednak odrobinę szybciej. No i przez to przegraliśmy walkę. No niestety. No już też końcowa i większość pierwszej rundy pokazała, że Miocic no nie będzie na pewno łatwym przeciwnikiem. No i porażka z numerem 1. Zaraz po oczywiście Werdumie. No szkoda. 24. walka już w UFC. Jest też pierwsza walka na tym kontrakcie z wysokim szumem. No i tylko 37 tysięcy zarobione, no i już tylko 18,5% długości kariery, a więc no jeszcze tylko kilka walk. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni kontrakt tego fightera. No i szkoda, zgadzam się akurat ze stwierdzeniem, że to była rozczarowująca porażka. Duże rozczarowanie nie tylko kibiców Tonego Montany, ale również i samego menedżera głównego tego zawodnika, no i no jednak tą walkę można było wygrać. No cóż, 19 zwycięstw, 8 porażek. Zostaliśmy na czwartym miejscu w rankingu wagi ciężkiej UFC i trzech Amerykanów nad nami, Velasquez, Blades oraz Miocic. No fajnie by było z tym Miociciem zrewanżować się, ale myślę, że to w momencie, w którym będziemy bronić tytułu. Na razie sobie go chyba odpuścimy. I tutaj Velasquez oraz ten Blades. Z jednym z nich mógłbym sobie powalczyć w następnej walce, w trzeciej na tym kontrakcie. No to zobaczmy, kto będzie naszym tutaj przeciwnikiem na kolejną walkę. A więc może to być Overeem albo Mark Hunt, tak więc no zawodnicy, z którymi często walczyliśmy. Tak więc z Overeemem na razie jest 1-1, nie? Tutaj mamy 2-1 dla Hunta, no ale żeby nie było zbyt nudno, tak więc weźmiemy sobie, myślę, Overeema i po raz trzeci z nim powalczymy, tak więc to będzie taka jakby kropka nad i w starciu z tym właśnie fighterem. Ale moi drodzy, obóz oraz tą walkę zobaczymy sobie w kolejnym odcinku, no i też zobaczymy sobie walkę z obecnym mistrzem wagi ciężkiej i UFC Werdumem po raz trzeci, czyli i po raz trzeci z Overeemem, i po raz trzeci z Werdumem, i mam nadzieję, że to będą dwa zwycięstwa. A dajcie wyznać, jak myślicie, jak będzie to wyglądało w kolejnym odcinku. Czy wierzycie w Tonego, że jeszcze przed końcem kariery uda mu się otrzymać pas wagi ciężkiej? To by było wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.